I na koniec raportu sport. Pierwsze towarzyskie zawody w narciarstwie biegowym odbyły się w Rybniku. Z inicjatywy tutejszego MOSiR-u tor żużlowy przy ulicy Gliwickiej zmienił się w arenę zmagań narciarzy amatorów. W rywalizacji wzięło udział kilkudziesięciu sportowców. Padający śnieg i niewielki mróz to idealne wręcz warunki do uprawiania narciarstwa, także tego biegowego. A jak się okazuje, w Rybniku amatorów tego sportu nie brakuje. Właśnie dlatego tutejszy MOSiR postanowił zorganizować zawody. We wtorkowe późne popołudnie na stadionie przy ulicy Gliwickiej spotkało się kilkudziesięciu narciarzy, którzy wzięli udział w towarzyskiej rywalizacji. Pomysł narodził się spontanicznie. Najpierw wymyśliliśmy, żeby wykorzystać stadion żużlowy do torów nart biegowych, a gdy biegałam sobie po południu, spotkałam panów, którzy biegali na nartach biegowych, oni wykonali tor, potem wpadli na pomysł, żeby zorganizować takie zawody, no i tak się wszystko narodziło. A jednym z tych amatorów biegania, który mocno przyczynił się do zorganizowania zawodów, jest pan Piotr Porębski. Kilku zapaleńców skrzypnęło się, wykorzystało ten moment, że jest pogoda fantastyczna i doszło do tych pierwszych zawodów w Rybniku. Także jest to naprawdę fantastyczna rzecz, którą trzeba kultywować. Zawody zostały podzielone na rywalizacje dzieci, kobiet i mężczyzn. W zależności od kategorii narciarze mieli do pokonania jedno, trzy bądź sześć okrążeń. Wyniki schodziły jednak na dalszy plan. I to ma być przede wszystkim świetna zabawa i patrząc na ludzi, którzy tutaj przyszli, na razie wszystko się sprawdza. Mam nadzieję, że tak będzie do końca i uśmiechy będą na twarzach zawodników cały czas. Impreza spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a to pokazuje, że jest spore zapotrzebowanie na sporty zimowe w Rybniku. W tym wypadku na narciarstwo biegowe.